Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was kilka propozycji na kartki wielkanocne, które możecie wykonać razem ze mną. Zrobimy sobie takiego słodkiego króliczka, jajeczko i na koniec dwa podwójne jajeczka. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te pomysły. No i co? Zaczynamy! Pierwszym pomysłem będzie taki króliczek. Na początek potrzebna nam brązowa kartka z bloku technicznego i wzorzysty papier. Wzór możecie wybrać taki, jak Wam się podoba. Ja miałam już taki gotowy prostokąt z tego papieru brązowego, który odrysowałam sobie na tej wzorzystej kartce, ale Wy możecie ten prostokąt wyciąć, jeśli macie dużą kartkę. Takie standardowe rozmiary to 9x13 cm czy 10x14 cm. No i tak, będziemy mieli ten prostokąt z wzorzystego papieru wycięty za chwilkę. I będziemy docinać go, skracać mniej więcej o połowę z długości i z szerokości. Potrzebny nam jeszcze drugi prostokąt, który też rozmiarem będzie pasował do tego pierwszego gładkiego brązowego i do drugiego wzorzystego. Tę wzorzystą kartkę przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej do brązowego papieru. W taki sposób, żeby z każdej strony tego wzorzystego wystawała odrobina brązowego papieru. Jest to fajne utwardzenie kartki i dodatkowa fajna ramka kolorystyczna. Ok, przyklejoną mamy karteczkę. Teraz czas na narysowanie sobie główki naszego króliczka. Nie miałam cyrkla, więc wybrałam tutaj po prostu taśmę dwustronną, którą odrysowuję. Tak jak widzicie na krawędzi, żeby była tak gdzieś 2/3 tej taśmy obrysowane, nie cała i nie połowa. Do tego wyrysowanego kształtu dodaję uszka. Wymazuję w środku połączenia uszu z głową. No i tak przygotowany kształt wycinam. Potrzebny nam będzie jeszcze kawałek tego wzorzystego papieru, którego użyłam do kartki, bo będziemy potrzebowali wyciąć z niego uszka. Przykładam sobie ten papier, na niego położyłam same uszka króliczka i odrysowuję je, żeby ten kształt był idealnie taki sam. No i pomniejszam go, bo te środki, czyli ten wzorzysty papier, musi być troszkę mniejszy, żeby właśnie wyglądało, że to jest wnętrze uszu naszego króliczka. Tak pomniejszone kształty wycinam i będę te kawałki przyklejać do uszu naszego tekturowego króliczka, który już wcześniej został wycięty. Docięłam sobie delikatnie spody, bo były one nieco dłuższe, a zależało mi na tym, żeby nie wystawały do tego półkola, które tworzy głowę. No i przyklejam kawałki taśmy dwustronnej, żeby przykleić solidnie, porządnie do tych uszek wzorzysty papier. A po przyklejeniu uszek będziemy zajmować się twarzyczką, pyszczkiem naszego króliczka. Czarnym pisakiem tworzę nosek króliczka i jego uśmiech, a koło noska takie małe kropeczki imitujące wąsy i zamknięte oczka z długimi, zakręconymi rzęskami. I tak przygotowanego króliczka będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej do naszej kartki z wzorzystym papierem, ale zanim go przykleimy, postanowiłam zrobić małą kokardkę z sznurka jutowego na jednym uszku,
Myślę, że doda to tu naprawdę uroku, a sznurek jutowy bardzo fajnie pasuje do takiego tekturowego, brązowego papieru eko. Tak jak mówiłam, przyklejam tutaj królika taśmą dwustronną piankową, żeby uzyskać efekt lekkiej trójwymiarowości, takiego efektu, że ten królik jest na wierzchu, nad tą kartką. O wiele bardziej podobają mi się takie warstwowe kartki, niż takie po prostu zwykłe, całkowicie na płasko zrobione. Nasza kartka jest już gotowa. A my przechodzimy do kolejnego pomysłu, którym jest takie jajeczko. Potrzebny nam też taki brązowy papier eko, tekturowy, z którego wyznaczam sobie prostokąt. Dowolna wielkość, ja tutaj wybrałam akurat 9x14. I tak przygotowany prostokąt będzie podstawą naszej kartki. Wzorzysty papier, który sobie wybrałam, pochodzi z bloku do scrapbookingu zakupionego w Action. Ten poprzedni kraciasty był kupiony w Pepco. Biały papier z bloku technicznego, na którym wyznaczam sobie prostokąt o tej samej wielkości, co ten brązowy papier, który na początku był tworzony jako podstawa kartki. I wyznaczony prostokąt wycinam. Przyklejam taśmą dwustronną do mojego papieru eko. Jak widzicie, też w taki sposób jak przy poprzedniej kartce, żeby z każdej strony tego papieru brązowego wystawała odrobina tego białego papieru. Potrzebny nam drugi kawałek tektury, który odrysowuję sobie tak, żeby był w identycznym rozmiarze co nasza kartka. Trochę go pomniejszam i na długości, i na szerokości, mniej więcej tak o pół centymetra, bo znowu spod tego papieru będzie wystawał biały papier, który jest już przyklejony na tej kartce, dlatego właśnie ten brązowy musi być minimalnie mniejszy. Na środku tego brązowego papieru będzie wyrysowane jajeczko, ale zanim do tego przejdziemy, docinam też ten wzorzysty papier na wzór tego mniejszego kawałka kartonowego, który przed chwilą wycinałam. Będzie to wnętrze naszego jajeczka. Na początek sprawdzam, czy wszystko mi tu będzie rozmiarowo pasowało. Stwierdziłam, że jeszcze troszkę zwężę ten prostokąt, czyli finalnie będzie on o centymetr mniejszy niż ta biała kartka. I tak samo ten wzorzysty papier również musi być mniejszy, żeby on nie wystawał spod tego brązowego papieru z żadnej strony. Świetnie. Teraz już mamy rozmiar dopasowany, dlatego wzorzysty papier przyklejam taśmą dwustronną, mniej więcej na środku tej kartki, tak żeby z każdej strony tego wzorzystego wystawała ta sama ilość białego papieru. A na środku tej tekturowej kartki, którą mamy jako luźną, ostatnią, wyrysowuję sobie duże jajeczko ołówkiem, a następnie to jajeczko wycinam. Wycinam oczywiście od środka, załamując kartkę w jednym miejscu, żeby wszystkie te cztery boki między wokół mojego jajeczka nie były przerwane, nie były rozcięte. No i wycięte jajo będziemy przyklejać na wzorzystym papierze za chwilę, ale tym razem przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Żeby uzyskać taki efekt odstawania trójwymiarowości, wybrałam właśnie taśmę piankową dwustronną. Ona jest grubsza i dzięki niej właśnie możemy uzyskać taki efekt warstw.
Rozkładam ją podwójnie, żeby mieć jeszcze grubszy kawałek. I przyklejam w kilku miejscach na odwrocie tej mojej tekturki, żeby mieć pewność, że wszystko będzie tutaj stabilnie, dobrze przyklejone. Na koniec jeszcze postanowiłam dodać odrobinę sznurka jutowego w formie kokardki na jednej z krawędzi tego właśnie przyklejanego papierowego szablonu. Wkładam sobie ten sznurek pod spód, żeby nie musieć go przewlekać już pod przyklejonym papierem. I zawiązuję ładną kokardkę. Nasza kartka jest już gotowa, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tym razem będą to takie prostsze jajeczka. Potrzebna nam kartka brązowa z papieru eko lub z jakiegoś papieru, który Wam się kolorystycznie podoba. Z niej wyznaczam prostokąt o wielkości 14 na 10 cm i wycinam go. Tak przygotowany prostokąt przykładam do niebieskiej kartki. Z niej również wyrysowuję taki sam prostokąt, ale pomniejszam go na długości i na szerokości o około 0,5 cm i wycinam ten zmniejszony prostokąt. On będzie przyklejony przy pomocy taśmy dwustronnej na tym brązowym papierze eko, który został docięty jako pierwszy. Czas na przygotowanie jajeczek. Postanowiłam wykorzystać ten sam papier, który jest podstawą naszej kartki. Wyrysowałam na nim ołówkiem jajeczko i wycinam je. Drugie jajeczko będzie wykonane z białego papieru z bloku technicznego. Będzie ono nieco większe. Również wyrysowuję je ołówkiem i wycinam. Przykładam sobie jajeczka, żeby sprawdzić, czy będą one tutaj fajnie pasowały i przyklejam je do kartki już na gotowo przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej, którą złożyłam na dwa razy, żeby mieć jeszcze większy efekt odstawania. Mniejsze jajeczko będzie przyklejone na 4 razy, czyli będzie się składało z 4 kawałków taśmy dwustronnej przyklejonych do siebie. Dodatkowo przewiążę je jeszcze sznurkiem jutowym, żeby dodać tu taki fajny akcent, taką kokardkę. Jak już wcześniej wspomniałam, sznurek jutowy bardzo ładnie pasuje do tego brązowego papieru eko. Nadaje takiego rustykalnego boho klimatu, a ten klimat wydaje mi się, bardzo wiele osób lubi. Troszkę mi tutaj nie wychodziło w jednym miejscu, bo stwierdziłam, że ta kokardka mogła być przyklejona, no ale już za późno. Postanowiłam dodać jeszcze na tle kropeczki wykonane korektorem szkolnym. No i nasza kartka już zaraz będzie gotowa. Ja Wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście ze mną ten film. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do stworzenia ładnych kartek. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i zachęcam do odwiedzenia mojego kanału po więcej. Do usłyszenia w kolejnym filmie.